Będzie majstrem, który wam będzie pokazywał, kiedy możecie prać tymi pyrnikami w Teglajzy. Tu jest tak zwany wzór i do tego wzoru wszyscy się musicie dostosować. Jola dyrygował orkiestrą, Paweł będzie dyrygował wami. Zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. Jeszcze jedna prośba dla wszystkich z młotkami. Prośba do was. Jak macie dużo siły, to sobie ją uszporujcie. Będziemy bić delikatnie, bo ta szyna naprawdę mocno rezonuje. Robiliśmy różne próby i ona tak naprawdę w tej wielkości ilości metalu bardzo głośny dźwięk wydaje. Więc ci, którzy zaczną tutaj w tej małej przestrzeni bić, ogłuchną. Także na razie próba w ogóle, jaki jest dźwięk. Każdy leciutko bije. Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Dobra, jeszcze nie ma woda, teraz ta chwila wyjdzie w swoje. To być moją babą wchodzi. Dobra, no to teraz co? Olek dyryguje, a Paweł pokazuje z synem, kiedy bijemy. Bo tu nie o to chodzi, żeby bić non-stop. Na razie wszystkie dzieci i dorośli nie uderzają. Spróbujemy w tempie muzyki, tak? Próba. A reszta nie bije na razie, dobra? Patrzcie, kiedy będziemy uderzać i w jakim tempie. Raz. Jeszcze raz ten sam akord. Ein, zwei, drei. Okej. I to by było na tyle. Do widzenia Państwu. Nie, a teraz gramy Olek i teraz, żeby było jasne, będzie to tylko taki jeden strzał, tak jak teraz. Patrzymy tutaj na pana w tym takim pięknym fartuchu, on normalnie w tym waży. Jego dziadek w tym zabijał świnie, ale my to wyprali i teraz to już jest czyste. Będziemy bić na raz, patrzymy na pana, który tutaj ma taki specjalny i na jego małego kolegę, dobra? Kamilańska Parafialna Orkiestra Dęta i koncert na 100 pyrników. Orkiestra, dajcie posłuchać orkiestry. I patrzymy na Pawła cały czas. Patrzcie na Pawła, rodzice z dziećmi, patrzcie na Pawła. On dźwignie rękę do góry, kiedy się będzie zbliżać ten moment. Patrzcie na Pawła. Thank you.
Orkiestra w ogóle się nie...